Cześć, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z gry Dogofood 21 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie podsumowanie tego, co udało mi się tutaj zdobyć i osiągnąć w tej grze. No bo w ciągu najbliższych dni powinien wyjść nowy Dogofood, więc będę nagrał tego nowego, no a dzisiaj zrobimy sobie podsumowanie 21. Więc okej, może na początku przejdziemy do składu. Jak widzicie, tak wygląda mój skład. Udało mi się zbudować skład oceny na 198, czyli tak jak w poprzednim Dogofoodzie. Na ataku jest Mbappe z Lewandowskim, w pomocy jest Neymar, PL, Messi, Firmino oraz Verratti, no i w obronie Militao, Maldini oraz Ramos i na bramce Jaszyn. Jak widzicie, też mam stroje polskie oraz stroje Zawód Champions, to są chyba stroje za top 100. No i pokażę też moje rzeczy, tej herby, no to jak widzicie, trochę tych herbów udało mi się zdobyć. Stroje mamy akurat 5 i trochę też zmian pozycji udało mi się zebrać. Ok, jeśli chodzi o moje karty, to pokażę te najlepsze karty, tutaj jak wyglądają one. Trochę tych kart też udało mi się zdobyć, są to karty za SBC, za zadania oraz trafione z paczek. Jak widzicie, trochę tego jest. Bardzo dużo ikon oraz wiele totsów i innych kart specjalnych, też sporo złotych kart. Ok, jeśli chodzi o drafty, to udało mi się chyba najlepszy draft zbudować 194, ale zaraz zobaczymy, bo mam tutaj zapisane. A nie, udało mi się zrobić raz draft 195. Tutaj są też te początkowe drafty. Ok, zobaczmy ten draft 195. Ok, no skład, widzę, że tutaj całkiem niezły skład udało mi się zbudować. Miałem Messiego, Kane'a, De Bruyne, Silva w pomocy Vinicius, Kimiś, obrona też całkiem niezła. No i też na łasce było wiele wysoko ocenionych kart, które podbiły ocenę. Była ta karta oceniona na 100, też wiele innych wysoko ocenionych kart, które trochę podbiły ocenę. Możemy też sobie zobaczyć, bo mam pierwszy draft, więc zobaczymy ten pierwszy draft, jak wyglądał. No, też nawet i tak całkiem niezły jak na początek. Miałem Ronaldo oraz Lewandowskiego w ataku, też parę ikon. No okej, przejdziemy teraz do innych rzeczy. Tutaj mamy kolekcję, udało mi się zdobyć 61% kart dostępnych w grze. Mamy jeden typ karty zdobyty. I zobaczmy, co to jest za karta. A, jest to karta z Beckhamem, no bo nawet mam dwie karty Beckhama. Też mam prawie wszystkie karty ambasadorów, oprócz Mbappe. Zdobyłem wszystkie karty ambasadorów w FUT. To jest tych, a tu jest tylko jedna pro karta, której niestety nie udało mi się zdobyć. Jak widzicie, trochę tych kart udało się zdobyć, a właściwie typów kart. Z krajów mam 26 wszystkich krajów zdobytych. Jeśli chodzi o ocenę, to nie udało mi się zdobyć wszystkich kart o danej ocenie. Tutaj mamy poszczególne oceny kart. No to herby mam 503 herby na 667, też trochę tych herbów udało się zdobyć. Ok, typy kart, no to już sprawdzałem. Ligi, nie udało mi się niestety zebrać kart, wszystkich kart z jednej ligi, ale tak trochę tych kart jest z tych topowych lig oraz z tych nawet słabszych trochę. Jeśli chodzi o stroje, no to mam 5 strojów na 9, akurat to były tylko stroje te za SBC, nie było strojów klubowych, tylko były stroje za SBC albo za zadania jakieś. Jeśli chodzi o draftowe wyzwania, to za bardzo tutaj nie grałem w tym trybie, ale parę tych wyzwań udało mi się zdobyć. SBC też zbyt dużo nie robiłem, ale trochę tam SBC mam zrobione. Ok, przejdziemy dalej. Jeśli chodzi o turnieje, to parę turniejów mi się udało też wygrać. W Ligę Mistrzów za bardzo nie grałem, jakoś za bardzo mi się nie chciało w ten tryb grać. W FUT Champions chyba raz udało mi się wbić top 100, za co zdobyłem te stroje. Ok, Season Battle chyba zakończyłem na 6 lidze. Zobaczmy, jakie tu trzeba było skład mieć. A to musiały być karty Future Stars albo Freeze, ok. Ok, jeszcze mamy rekordy. Najlepsza paczka wygląda następująco. Tutaj miałem Pele 98. No top 9 piłkarzy to jest Firmino, Neymar, Messi, oceniony na 99. Jest też Ramos 98, Pele, Verratti, Lewandowski oraz Lukaku. No i jeszcze Vinicius oceniony na 97. To jeszcze, jak tak widzicie, wyglądają moje statystyki. Mam 153 tysiące monet oraz ponad 1000 tych punktów. Mam prawie 13 tysięcy kart. Mamy 123 miliony monet w tych kartach, no i otworzyłem prawie 3000 paczek, ponad 300 zdrapek. Też tak wygląda moja najlepsza paczka, to jest jej wartość. Mam 503 herby na 667 oraz 5 na 9 strojów. Jeśli chodzi o osiągnięcia, to udało mi się wszystkie osiągnięcia odblokować. Jak widzicie, tu mamy wszystkie osiągnięcia zdobyte. No okej, myślę, że chyba to by było już tyle.
W najbliższym czasie powinien wyjść kolejny Dogofoot, więc zaczniemy przygodę z nowym Dogofootem oraz z nową FIFA, bo też wychodzi nowa FIFA. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.